Sednem ilustracji miedzianego węża z Księgi Liczb 21 nie jest to, o czym John MacArthur pisze w trzecim rozdziale książki Ewangelia według Jezusa. W Jana 3:14-15 Jezus mówi, że wąż był wywyższony na pustyni, tak też wywyższony będzie Syn Człowieczy i ktokolwiek w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Gdy powrócimy ponownie do rozdziału 21 z 4 Księgi Mojżeszowej, znajdziemy tam jedynie tylko i wyłącznie jedno przesłanie, mianowicie spójrz na węża i żyj. Sprawozdanie to nic tam nie mówi. Aby pozostać przy życiu, ukąszona osoba musiała wpatrywać się w miedzianego węża przez długi okres czasu lub cokolwiek porzucić, czy też przestać się buntować. Tego typu dodatki nie istnieją zarówno w tej księdze, ani w Jana 3 rozdział. Interesujące jest również, że w Jana 3 w rozmowie Jezusa z Nikodemem John znajduje pokutę, natomiast Jezus nie wspomina tam nic o pokucie. Jezus kładzie nacisk na wiarę. Jana 3, wersety 14, 15, 16, 17, 18 mówią cały czas o wierze w Niego. 17, 18, it's all about believing in him.